Siema, hejo, z przyszłej części do skutera. Składamy go dzisiaj i dzisiaj będzie odpalany już. Siema, majster, składamy go. Przyszły. O, jest filterek, ale mega. I są rolki. I są rolki. Małe pieniążki, a jakie rezultaty będą, nie? Zobaczymy. Efekty. To filterek się zakończy, nie? Czyli ta obudowa już nie jest potrzebna. To też, to. To. To też niepotrzebne? Tak, no bo to jest, tu wchodzi filtr, a tamto to jest zabudowa. Aha, no to patrz. Będzie lżejszy o kilo. O kilogram. Co, filterek na końcu, na nie? Na końcu, jak zamkniemy pokrywę, nie? Kurde, a ty pamiętasz co, jak było? No, zaraz. Czyś tam? Zaraz zrobimy. No i jeszcze plastiki, nie? Do odbioru. A już są zrobione? Nie wiem. Muszę pojechać zobaczyć, czy plastiki są już do odbioru. Jakby były, no to też by było mega. Już by można było na jutro kombinować malowanie, nie? Majster. Mówisz, jutro już malowanie? No jutro. Matowienie, no matowienie. Wszystko mamy. Papier ścierny mamy, wszystko jest. Oni to jakby spawają, to oni też to szlifują już, nie? To na gładko będzie. Ten kominek zrobili. No na gładko chyba, no. I jeszcze zbiorniczek wyrównawczy płynów. Wiesz? A, zrobi też? No, tak. A powiedział, że zrobi? Tak, powiedział. Przedłużkę zrobi, bo tam ułamane było, zostało w wężu. Króciec. Tak jest. O, już kwadratowe będą. Kładziesz rolki nowe? Tak. To nie pomyl. A co tu można pomylić? Dawno nie składałeś, nie? Nie. No i dobrze, nie? Tu lejka. A te plastiki? No są, ślizgi tu. Raz, a, trzy. Już założone, ale dobra. Ma smak? Po wyczyszczeniu. Patrz. No. Dobrze chodzi. No. A smak mamy? No tam lekko wydekiem, psikiem, ale jest lepiej chodzi po wyczyszczeniu. A jaki powinien być w ogóle smak do tego? No oni te malossi sprzedają, nie? Jak ale to... jaką ma konsystencję? Taki gęsty, czy... Taki gęściejszy trochę, no. Ale chodzi poprawnie, bo to tak... No to może miedziany damy. Nie, nie, nie kombinuj. Miedziany, patrz, nie? To chodzi wszystko poprawnie. Jak wyczyszczone jest, to chodzi ładnie, nie? Przecież to gładziutkie jest. Trochę to przetarte, nie? No. A to nie szkodzi? Tylko uważaj, nic ci to nie spadnie, majster. No kurde! Ja wiedziałem, że ty tak lubisz. Gotowy? Ty, może tu trochę ci posprzątam, co? Możemy trochę ogarnąć, nie? No to chwila. Po to nakręciliśmy ten filmik, żeby teraz wiedzieć, jak to poskładać. Oskar odpalił właśnie film. No co, no co? Pożyteczny filmik, nie? A co, czego nie wiesz? Wiesz co, to chyba do dzwona szło, do tu, bo pasuje, ale zaraz sprawdzimy, żeby... Kurde, nie łapę, by się to zrobiło szybko, kręcić. Tu pasuje, ale zaraz zobaczę wszystko. Tak, chyba do dzwona. A coś mówiłeś, że coś jest... A podkładka to jest tu, to wiem. No, to a mówiłeś, że coś jest nakombinowane gdzieś. A tu już założyłem dzwon sprzęgła. Już no ale co, spawane coś było? No nie wiem, coś tam chyba szlifowane było, czy coś, nie wiem, tak dziwnie wygląda od tyłu, nie? Nadspawane, coś to szlifowane ten, było. Korektor ten momentu obrotowego to na samym tyle. Coś tam nagrzebane było dziwne. Ale jakoś. O, teraz trochę wczytał lepiej. No widzisz? O, tu była ta podkładka, widać, nie? Tu, tak, no, też, ja no. No, tu jest ta kulejka, nie? Dobra, czyli już patrzę, części wszystkie mamy na palecie. Porządek na warsztacie jest. Bo musi być, czyli to tu zostaje. Teraz trochę światło ci zapalę. Dodatkowe. Będzie lepiej, będzie wszystko widać. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko dobrze wyszło. O, masz światło dodatkowe. Oskar, ja nie wiedziałem, że ty mechanikiem jesteś, ty. Z doskoku. Latem, jak wiesz, zimą odśnieżą podjazdy ludziom, to teraz mechanikiem się bawię. Nie wiem, tu się... Co, nie wchodzi? No bo za mało wystaje, bo w tym też jest, widzisz, to też musi wejść, nie? Czyli co zrobimy? Musimy wyciągnąć to i ten. Albo ścisnąć, żeby
pasek. Pasek nie naciągnięty. Żeby pasek nie był tak naciągnięty, żeby poszedł w górę, nie? No. Jak on pójdzie w górę, to wtedy ja będę mógł więcej wsadzić. Czyli co, przerwa? Przerwa, no. Czekaj, to jeszcze raz musimy ściągnąć. Nie no, na piętym pasku. No, bo jak ściśniemy, to on dojdzie głębiej i wtedy tu będzie więcej miejsca, nie? Musimy to ściągnąć. To znowu, bo ten dzwon, on właśnie ten dzwon też tu na frezie, on tak źle wchodzi, dlatego nie mogliśmy ściągnąć, bo to całe chodzi tam ok, a tu na frezie jest lipa. Ojcie. Dobra. I tu musimy to ścisnąć, żeby on wszedł głębiej. Co, ty spróbujesz ścisnąć? Ty masz od tego papieru silne palce. Ale ja mam ścisnąć, rozszerzyć czy ścisnąć? Tak, ścisnąć, tak do siebie. Aha, tak. I wtedy ja muszę pasek głęboko puścić. Odłóż kamerę. Udało się. Udało się, wcisnęliśmy go. No, sprężyna jest bardzo mocna, ta biała. Ale udało się, Oskar ma siłę parę w łapie. Myślałem, i... że ty masz silniejsze dłonie. Nie, no jednak ty. A jadłeś śniadanie dzisiaj? Nie właśnie. No, nie jadłeś. Zobacz teraz jak luźno. To może dlatego, bo taki wnerwiony jesteś. Widzisz jak luźno mamy teraz ładnie? No, to teraz ładnie nabij. Oj, mówię wam, nabijamy. Skutery. Wiecie co? Zrobimy zlot skuterów. Słyszysz? Musisz skuter kupić sobie, Oskar, i zrobimy zlot. Cały czas przeglądam jakieś okazje w okolicy, czy czegoś fajnego nie ma. A byś chciał skuter? Taki, wiesz, jakiś większy, najlepiej zarejestrowany na 125, większa pojemność. O. A widziałeś tą podkładkę dużą? A wtedy na pasku się opierało, nie? Tak. O, jeszcze. Trzymaj tak ten pasek, żeby mi... Dobra, już. Żeby luz był. Już. O, widzę frezy. Jest lepiej, nie? No, jest lepiej. Pokaż. No jeszcze tak. Trzymaj skuter. Dobra, zobaczymy teraz tak. Bo tak. A, ona tu szła. Ale ci powiem, że do 1000 zł idzie kupić jakiś skuter fajny, wiesz? Nie. A ile byś chciał przeznaczyć na skuter? No zależy jaki. No Piaggio na przykład. No tylko pamiętaj, że ja nie mogę takich jak wy skuterków, nie? Bo ja muszę mieć duży. Ja muszę mieć maxi skuter, a nie skuter, nie? Aha. No to jest... No ale czemu? No tak, no takie wypady. Ale ja nogami o kierownicę. Jak skończymy, to ci usiądę, to ci pokażę. Nie, bo ty go zarwiesz. Ja muszę mieć maxi skuter, prawdziwy duży, a to są, to jest, wiesz, moc duża, ale wielkość skuterka, nie? Bo to jest ta sama buda. A no tak, bo jak ty nogi tu stawisz, to no. Będziesz miał kolana przy brodzie. No, ja zapomniałem. No zrobimy zlocik jakichś skuterów tutaj u nas. Skręcasz już? No. Dobra, bit. Zostało nam tylko to i to, ale to już najpierw kapę. A podkładka? No to tu... idzie na zewnątrz. Tu. A ta uszczelka? A to jest od tu kapy. Aha, też. Od kapy. To jest... A, ciekawostka, patrzcie. Zrobiliśmy kopajkę. Odbija. Patrzcie, przez marowę wystarczyło. Odrdzewić, nie? Bo... Tylko, kurwa, jak to było. W tą dziurę tu wchodzi. Ty jesteś mistrz. No, trzeba znaleźć tą część teraz, jak to wygląda na YouTubie czy gdzieś. Ja nie wiem, jak to było. No bo to, wiesz, to napędza to, nie? Tu, no. Tu, nie? O, nie? Ale gdzie ten, to ma wejść? Ta zaweczka tu na wprost? Na wprost, no bo tak pasuje, zobacz, na te. Wszędzie pasuje. Nie, no tu jest, tu masz kąt.
A tu masz kąt prosty. No, no widzisz, no widzisz, nie trzeba YouTube'ów otwierać, patrz. No widzisz. Przesmarowało ładnie. O, i ty zrobiłeś tak i ci wyskoczyło. Aha. A jak rozsmarowaliśmy, to co mówiłem? Tylko żeby nie wyskoczyło. A jakieś rady dla mnie do jazdy na kole skuterem? Ale to mówię ci to, co ja później miałem, bo ja miałem dwa skutery, bo ostatnio zapomniałem, bo miałem wcześniej tego, co swapa robiłem na silnik Yamaha, a potem miałem tą 400. No to 400 mi nie dało rady, bo miał dwa koła z przodu, nie? Aha. No to on ważył. No nie, no to powiedz, jakie doświadczenia masz w jeździe na kole na tamtym. Dupę na koniec siedzenia, nie rwać, nie? Tak? Słuchajcie, jak macie jakieś rady odnośnie jazdy na kole skuterkiem, no to piszcie w komentarzach. Co to śrubki dajemy, nie? Patrz, no nie da nagrać, nie da nagrać. No takie zapytanie miałem. To może jeszcze raz zapytam, bo Oskar przeszkadza mi tutaj cały czas. Jak macie... A ten znowu. Dobra, zapytam zaraz, chwila. Dawaj, te śrubki skręcimy na... Dawaj, ale mnie tu goni. Jakie śrubki? No te busowe i te dziesiątki co było, nie? Najpierw takie cztery zwykłe skręcimy, spadnie, zobaczymy, czy wszystko schodzi, nie? Bo nie ma co na 10 śrub, jak się okaże, że coś nie bangla. Masz tutaj, sobie poszukaj. Dużo pracy jest przy takim skuterku, żeby go... Wiem, jakby tak wszystko tu chcieć poczyścić, to tragedia. Żarówki zamówione, żarówki LEDy, dwa tutaj wlecą. B, jak to było, B20, jakiś rodzaj taki, nie? Dziwny. Żarówek? No. M5, B20. Nie, M5 to potem nie było, nie, nie. Nie? B20, D coś, tam. Nie pamiętam. Będziesz teraz walił, czy mogę coś zapytać? Możesz. Słuchajcie, pytam, jeżeli macie jakieś podpowiedzi odnośnie jazdy na kole skuterkiem, no to piszcie w komentarzach, bo ja bym chciał poupalać trochę i pojeździć skuterem, nauczyć się nim na kole latać. Czy jest trudno utrzymać równowagę, czy nie, jak to, co trzeba. Wiem, że tyłek do tyłu, nie, ale co i jak tam, czy stelaż mam sobie robić, czy nie, czy dam radę tak. No z gazu na pewno, bo tu sprzęgła nie ma, to wiem, ale podpowiedzi mile widziane. U nas leje znowu. Nic z testu. Chcesz kopnąć? No. To ja pogaszę. 3, 4, uwaga. Teraz piterek. Super fajnie. No i muszę wam powiedzieć, że dozownik działa. Bo tutaj jest zalana mieszanka, a ładnie kopci z rury. Może mniejszą proporcję będę robił do mieszanki. A nie wiem, no jak dozownik działa, to chyba bym tak zostawił, no ale nigdy nic nie wiadomo. Przy nowym sprzęcie? No to jeszcze, ale tak jak trochę ma lat. Myślę, że z 22 lata ten skuterek ma. Widzisz, jest czerwony. Jest czerwony tutaj. Mało co widać tego czerwonego. I tą obudowę zdejmujesz do czyszczenia, nie? Aha, tutaj przekręcam. Tak, to się ściąga, myjesz sobie, wschnie i zakładasz z powrotem. Dzięki temu, wiesz, w taką pogodę jak teraz jest, można jeździć, nie? Oj, ten skuter po deszczu nie będzie jeżdżony. Twarda ta guma jak na... No to plastik w sumie taki jest. Ty, czy to będzie pasować? Jak będziemy za małe trochę? Gumę potrzebujemy. A weź przyświeć, zobacz ten gaźnik. Brudne w chuj. No to trzeba to poczyścić.
tu, ale on tu sprzed ten błotnik, on tu wejść nie chce. Nie no, skuterek no po prostu jest mega. Odpala. Akumulator trzyma. Ładowanie jest dobre, bo sprawdzałem. Skuterze? Tak. No do 14 ładuje. Mi w kładzie 14,5 sprawdzę. Jak? Nie, a, tu nie widać. No, no normalnie w skuterach widać. Bo osłona przychodzi. Nie ma tej... Czyli tak, osłonę malujemy na niebiesko. Wlot paliwa na niebiesko. Nie paliwa, wlot powietrza z przodu. A mamy jakąś ładniejszą, bo tu dali tylko jedną tą taką. No mamy coś. Będziesz miał nowy. Tomek był i nie ma. Myślisz, że tak, a nie lepiej na tamtą stronę? Ten film? Ale do wydechu, do ciepłego? No to nic. Wydech i tak będę miał inaczej. A może zrobimy go. No, tu się nie zmieści pod. No tak montują, nie? No, tak by mógł być jeszcze. No, no to kręcimy i zaraz odpalamy. Tylko przełóżkam jest, jest. Co jeszcze może kupić? No pewnie dyszę będzie trzeba kupić, bo dostanie więcej powietrza i będzie za mało paliwa, nie? Aha, aha. Pewnie będzie trzeba coś tam dokupić. Jaki tu jest gaźnik? 20,5 Delorto. Delorto? Aha. Palimy go, ale teraz z rozrusznika. Bez filtra paliwa. Przegazować. Ale nie, no a jeszcze wiesz, to jest kwestia teraz tego gaźnika, dlatego ja bym chciał go zrzucić z nóżki, bo to, że ty se gazujesz na nóżce i on chodzi, to se może chodzi, ale jak zestawisz go z nóżki, on dostanie obciążenie, dasz gazu, to on może zrobić b. Rozumiesz? Aha, że pod obciążeniem. Tak, że on nie pojedzie. Nie, no zobacz jaka pogoda. Nie, ale nie. Z nóżki musimy go zrzucić, czy dyszę zamawiać, czy on tu będzie jakoś szedł, czy nie? Nie, no nie wyjeżdżam. Nie. Syf jest. To jest mój ścigacz, skuter i ja po prostu nie poświęcę go. Ale to i tak, chociaż musimy go zestawić z kół, a nie możemy bez przykręconego tego wahacza. No nie. No to skręcamy to. No to skręcamy. No nie, no to wszystko, patrz, lampa, kierunki. No to mówię, pogazować, że zobaczyć, czy on ruszy. Żeby nie było jaj, że wszystko porobimy, a on zrobi. No to będziemy znowu rozbierać i kombinować z dyszami. Nie łam się. Nie łam, ja chciałem zobaczyć. Dobra, skręcamy ten wahacz, żeby... No co, no ale nie będę jeździł. Ale nie będziesz jeździł, ty masz go zestawić z nóżki. Aha, i dać gazu, zobaczyć czy on ruszy, czy się nie przygłapi. No dobra, tu masz śruby.
chciałbym go na koło dać. Gazować, nie? No. A wtedy ruszał od razu. Ja musiałem go do jakichś tam pewnych obrotów dać, czyli 2 cm na manetkę. I dopiero ruszał. Kręcał się i dopiero ruszał. A teraz... Od razu. Co z opon? Albo tu wylewa się dużo. No. Gada jak ze sportowym wydechem. No. Teraz można się ścigać. Jest dobrze, Oskar, jest dobrze. To co, resztę śrubek od napędu skręcimy? Tak. Wszystko chodzi, można skręcać. Skuter od razu po prostu chce jechać. Ja mu tylko lekko gaz, a on po prostu śmiga. No, to jest to. No, w końcu zrobione. Wcześniej miałem coś takiego, że musiałem ileś tego gazu mu dać, żeby on w ogóle zaczął myśleć, że chce jechać, nie? No a teraz po prostu szybko od razu i rusza z wyższych obrotów, nie? Czyli na koło to teraz to będzie szło idealnie. Wtedy ruszałeś i dawałeś gaz, bo zrobił tak. I dopiero, a teraz będzie od razu będzie szedł. Tak, a jeszcze wydech dojdzie, nie? To już w ogóle. Spod tyłka chce wyrywać, nie? Jest git. Ale wiesz co, on mi się teraz tak nie podoba, jak jest teraz bez tych osłon, nie? No to idziemy jeździć. Może tylko tą przednią założymy, a tu już tego tyłu nie będziemy ale zakładać. Ale tak jeżdżą chyba niektórzy, nie? No. Albo to jest, bo to są dwie, bo jest Italjet Formuła i Dragster, one się tam różnią, nie? No. Patrz, no już tu nie trzeba malować. Czyli rolki no naprawdę dużo dają, nie? W szoku jestem. Dużo dają, bo są lżejsze. No, są lżejsze. Ile daliśmy? Na sztuce. Mieliśmy 12,5 grama, a mamy teraz 8... 9. 9 gramów. Takie są zalecane do wydechu Malosi, nie? Tak, bo tu wydech Malosi jeszcze przyjdzie. Który przyjdzie pewnie albo na koniec przyszły tego tygodnia, albo przyszły tydzień. To co, dzisiaj koniec. Chyba, że chcesz się przejechać. Nie, na Rachejo zjedziemy farbę kupować. Dzięki, Oskar. Jak ten filterek tu wygląda? Dobrze wygląda. Malosi. Byliśmy zamówić lakier, zamówiliśmy czarny do plastików, metalik. No, pół litra. I pół litra i podkład litrowy przyda się do czegoś innego, bo tylko w litrowych opakowaniach były. A ja teraz będę rozkręcę koła i zawiozę do malowania felgi. Oj, mówię wam, dużo roboty jest ze skuterkiem, ale warto go robić, jest naprawdę mega. Zapakowane mam koła, jadę ściągnąć do wulkanizatora i jadę zawieźć do malowania. I plastiki jutro będą do odbioru, jutro pojutrze i malujemy. Zawiozłem felgi do malowania proszkowego. Kolor metalik będzie na skuterku. Na podstawie tego koloru pomalowanych felg dorobię na plastiki. No, ten, którego będę dorabiał, mówi, że to nie zawsze tak wyjdzie. Na podstawie jakiegoś koloru, nie wiem, czy mają przyrządu do mierzenia. Numeru farby nie ma.
No ale zobaczymy, no może coś podobnego dobierzemy. Nie chciałbym, żeby to były trzy kolory plastiki, te wiewki, owiewki, przepraszam, bo to owiewki będą, owiewki, nie, wloty powietrza, tak, wloty powietrza to będą malowane. No trudno, no tu na plastik, tu na metal, ale w każdym bądź razie zamówiliśmy na plastiki czarny metalik. No. Na środę będą, dzisiaj jest poniedziałek, na środę będą felgi, jutro będą opony. Już jutro chyba zaczniemy malować. Nie, jutro nie. Chyba w środę. Nie wiem, no wszystko mi się myli, jak tak jedno temu zawieziesz, drugie tamtemu zawieziesz, tu do spawania plastiki, tu felgi do malowania. Na wszystko trzeba czekać, o, za oponami trzeba czekać, to tamto, no jest trochę. Ale mam nadzieję, że na sobotę, niedzielę, czyli na weekend Scootero będzie gotowy. I Blacku będzie mógł pośmigać trochę. Już się nie mogę doczekać. Polubiłem bardzo skutery. Na rachajos. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.